To pani powiedziała. Przecież jeżeli wernisaże są we Wrocławiu, Europejska Stolica Kultury, a tu nie ma. Wczoraj coś tam może jednego było, no ja przepraszam bardzo, na Warszawę 3 miliony, żeby pół wernisaża było, czy jeden albo wcale, no to potrzebujemy potężnego zaangażowania instytucji, nie ma gdzie które pójść, żeby tak popatrzeć, jak są ludzie, wychodzą na wernisaż, jest wesoło, ludzie się spotykają, bo tak samemu pójść, spotykać, no to tak, siedzi cieć, gapić. Tu kultury w tej Warszawie nie ma, on zaczyna się gapić. Po co się przyszło? No to przecież galeria jest po to i on po prostu zachowuje się tak troszeczkę nienaturalnie. Tak, tak jest w Ewangelię, no. Której czytamy o talentach. Otrzymaliśmy talenty ze względu na Królestwo Niebieskie i budowanie tego Królestwa Niebieskiego. Ponieważ ja honorowo byłam na konferencji organizowanej naszej ojczyzny, ambasadę Polski czeską. Dostrzegamy, że na przykład ale to jest dawno, rolnik panie, na starówce, za mleko 3-4 dostaje dni to było. Grosze w sklepie, i z obiadem było, poprzeszło ciebie, przez restaurację u Mantojna na polewie. Jak tak więcej. Przez Barbakan się przeszło, na przykład, to po prawej jest Boruta, co w Polsce Małga Kubiak kręciła korporację o charakterze międzynarodowym, znalazł tanią siłę roboczą Boruta, i tutaj wyprodukowanie no i bardzo ciekawe, na przykład jakiejś rzeczy Halina mówi, kosztuje że, złotówkę, jest dwie, mysia, sprzedawane to może jest ta za konferencja 50 będzie euro. Bo kto tam będzie chciał zatem gadać o Husie, że wymaga Kościół takie podejście do pracy, do zysku, do rozwoju, każdy, do rozwiązania kwestii społecznych, rzeczywiście powiązania to, co chciał, to pracy zamawiał, z moralnością. I wtedy nie możemy powiedzieć, że Ewangelia, etyka, wartości nie mają nic wspólnego z ekonomią, z pieniądzem, z gospodarką, tylko musimy wprost powiedzieć, że ekonomia, gospodarka, przedsiębiorstwo potrzebuje wartości, które będą ścisłym jądrem nienaruszalnym naszych wzajemnych relacji, również relacji handlowych i biznesowych. To jest bardzo trudne zagadnienie, dlatego że jeżeli ktoś wykorzystuje czyjeś gorsze położenie, prawda? Jeśli jakieś państwo, no, korzystając z gorszego położenia, położenie, z niższego poziomu, poziomu rozwoju, po prostu rozwija się dzięki temu, że wykorzystuje tanią pracę, która jest gdzieś, prawda, i płaci tam bardzo mało, to znaczy, że po prostu dopuszcza się tutaj czegoś, co jest po prostu w tym działaniu niegodne. I tutaj największą rolę w tym przedsięwzięciu ma do spełnienia państwo, bo państwo jako organizacja społeczeństwa, organizacja narodu posiada wszystkie instrumenty prawne, instytucjonalne, organizacyjne, ekonomiczne, finansowe, kadrowe, żeby tak organizować ład społeczny, aby nie było tych nadużyć, które wynikają z różnicy w położeniu materialnym, prawda? Ja wiem, że to brzmi okropnie, ale dzisiejsze problemy, które mamy między innymi z migracją, wynikają po prostu z ogromnych nierówności, jakie nastąpiły w poziomie rozwoju różnych krajów. I dzisiaj po prostu zbieramy bardzo złe owoce, ale na to możemy spojrzeć też inaczej. Ponieważ każda praca wymaga osobistego wysiłku, wielkiego wysiłku, najpierw nauki, potem stażu różnego, potem ćwiczenia się w umiejętnościach i w zawodzie, to musimy pamiętać, że te postawy wobec pracy, dążenie, ambicje, aspiracje, żeby zdobywać mistrzostwo w pracy, prawda, żeby zdobywać wiedzę, kwalifikacje, to się wynosi z domu. Jeśli ja widzę, że moi rodzice pracują, jeśli ja widzę, że moi rodzice bardzo poważnie zwracają uwagę na to, jak kształtować stosunki z innymi, to oczywiście nie muszą mi tego mówić. Ja to wiem, ja to widzę po prostu. Jeżeli wychowuję się w domu, gdzie się żyje z zasiłków, gdzie tylko kombinuje się, jakby tutaj z dnia na dzień przeżyć, że następny dzień nie jest ważny, że osiąganie pewnych wartości
w życiu osobistym także, w życiu rodzinnym, prawda, tych wartości, wartości, które wynikają bardzo głęboko z Ewangelii. Wobec tego ja także nabieram takiej postawy. Jeżeli państwo nastawione jest na okradanie swoich obywateli, prawda, na oszukiwanie, na kształtowanie nierównego położenia, na rozszerzanie czy zawężanie przywilejów do pewnych silnych grup, to oczywiście takie państwo nie ma moralnego prawa wymagać od obywateli prawej postawy i wielkiego zaangażowania w pracę, która daje tylko wysokie dobra, prawda? Każda praca, osiągnięcie każdego dobra, każdego utworu, każdej usługi wymaga naprawdę wielkiej pracy i osobistego zaangażowania. Czy będzie to leczenie pacjenta? Jeśli lekarz się nie zaangażuje w pełni, to po prostu będzie leczył, po prostu na chybił trafił, raz da ten lek, a może pomoże, raz inny lek. To dotyczy uczonego, to dotyczy rolnika, który nie może zaniedbać ziemi, bo jeśli ją zaniedba, jeżeli zaniedba uprawy, to oczywiście nie uzyska tam odpowiednich plonów. To dotyczy także polityka, który poszedł do polityki nic nie umiejąc, nie przygotowując się, nie zdobywając wykształcenia. Nauczył się tylko pewnych sztuczek PR-owskich. I to nie ma żadnego, i to wtedy rzeczywiście nie ma żadnego znaczenia. Poseł profesor Józefina Hrynkiewicz, praca kluczem do rozwiązania kwestii społecznej. Dajmy też głos artyście, Marek Grechuta, utwór Praca. Dobra praca.